Ми в południe, a więc pora na kawę. A skoro jest to kawa z Finestro, to i czas na porcję ciekawych spostrzeżeń. Naszym dzisiejszym gościem jest dr Marcin Łukaszewski, adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, specjalista w zakresie współczesnych monarchii. Dzień dobry, panie doktorze. Bardzo mi miło, że zgodził się pan na tę rozmowę. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Artykule, który ukazał się w kwietniowym numerze Finestry, pisałem skandal, który na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat dotknęli brytyjską rodzinę królewską. Jaki skandal, pana zdaniem, miał największy wpływ na jej wizerunek? No to rzeczywiście trudne pytanie, który z tych skandali wpłynął tak, czy był najważniejszy, jeżeli chodzi o wizerunek monarchii brytyjskiej. Myślę, że taki jeden trudno byłoby mi wskazać, ale na pewno jakaś seria skandali, czy seria, no to jest też kwestia dyskusyjna, czy można to uznać za skandale, wydarzeń, które negatywnie odbijają się na wizerunku monarchii, to na pewno rok 92, kiedy to w rodzinie królewskiej dzieci Elżbiety II miało dość dużo problemów, nazwijmy to bardzo oględnie, to znaczy praktycznie każde z dzieci Elżbiety II albo informowało, albo media donosiły o tym, że ma dojść do rozwiązania związku małżeńskiego, ewentualnie no, jakiś kryzys związku, co oczywiście w sposób wyraźny negatywnie odbija się na wizerunku monarchii jako takiej no, idealnej, niedotkniętej żadnymi bolączkami współczesnego świata. No, to oczywiście jest no, iluzją jakoś, tak? No, myślę, że każdy z nas sobie zdaje sprawę z tego, że no właśnie mają, że jako że są to ludzie, to mają swoje i ludzkie problemy, chociaż pewnie no to jest oczywiste w innych aspektach niż każdy z nas, ale mimo wszystko te problemy się tam pojawiają, no i skutkiem tego są no właśnie te problemy. No, celowo właśnie zastanawiam się, czy używać słowa skandale, tak? W tym artykule, o którym pan wspomniał, była mowa o tym kryzysie konstytucyjnym, który doprowadził do abdykacji. No na owe czasy tak, to pewnie był skandal, że monarcha chce się związać z rozwódką. No, w obecnych czasach pewnie nikt z nas nie rozpatrywałby tego w kategoriach skandalu. No, natomiast to, od czego zacząłem, czyli te rozwody czy kryzysy w związkach, które potem zakończyły się rozwodami czy rozejściami, no są bez wątpienia taką rysą na tym wizerunku monarchii. Myślę, że też to, o czym pan wspomniał w swoim artykule, czyli zaangażowanie księcia Andrzeja w tym skandalu związanym z miliarderem Epsteinem, to bez wątpienia również, no bo przecież tutaj nie mówimy już nawet o jakby skandalu obyczajowym, ale i o no wątpliwościach natury prawnej, bym powiedział bardzo, bardzo oględnie. Rodzina królewska jest ważną częścią kultury medialnej tego kraju. Jak w takim razie jej obraz filmów i seriali wpływa na wizerunek realnej rodziny królewskiej? No to jest na pewno zjawisko, które warto byłoby zbadać w szczególności przez sukces ostatniego serialu The Crown, który to bardzo szeroko komentowany jest jako dość wiernie oddający realia monarchii brytyjskiej. No na ile realnie, to są oczywiście wszystko, pamiętajmy, domysły, to są jakieś spekulacje pochodzące od dziennikarzy, którzy to no, chcą się jakoś uwiarygodnić, pytając różnego rodzaju biografów czy byłych pracowników Pałacu Buckingham. Natomiast no, wydaje się, że rzeczywiście autorzy starali się zadbać o ten wizerunek monarchii, żeby przedstawić go możliwie wiarygodnie. Innym filmem, już nie serialem, ale filmem długometrażowym, to bez wątpienia Oscarowy film Jak zostać królem, który to no, w dość dobry sposób pokazał
zbliżył monarchię brytyjską do nas, tak, tych maluczkich, którzy mogą spojrzeć na monarchię, czy może nie tylko monarchię, ale samych monarchów jako tych cudzysłów, oczywiście cudzysłów podkreślam, zwykłych ludzi, którzy mają swoje własne problemy, nawet tak wydawałoby się przyziemne, jak trudności w wysłowieniu się. To bez wątpienia te dwa filmy no, w znaczący sposób wpłynęły na postrzeganie monarchii brytyjskiej. Natomiast czy jakoś negatywnie któryś z nich, no nie wiem, nie umiałbym takiego wskazać, który by nie ocieplał, bo myślę, że te dwa filmy, które wspomniałem, serial i film, jakoś mimo wszystko ocieplały ten wizerunek monarchii. Oczywiście to wszystko zależy od podejścia do kwestii, jak w serialu zostali przedstawieni poszczególni bohaterowie, ale wydaje mi się, że mimo wszystko ocieplał tą rodzinę królewską, tak samo ten film, o którym wspomniałem. Natomiast jeżeli chodzi o tę drugą stronę, czyli pokazywał te gorsze strony osobowości członków rodziny królewskiej, to już chyba gorzej, ale pewnie powstaną, myślę, że to kwestia czasu. No, Elżbieta cieszy się ogromną popularnością. Wszystkie skandały ją omijają, a poziom akceptacji utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Skąd się bierze jej fenomen? Jak udało się jej zbudować taką markę osobistą? Myślę, że przede wszystkim tą cechą, która jest wysoce pożądana i która to jest naprawdę, myślę, że wzorowo wykonywana, jeżeli tak można powiedzieć, przez Elżbietę II, to jej apolityczność i apartyjność. Nie stawanie w ogóle po stronie żadnego ze sporów politycznych. Tutaj konstytucja oczywiście wymaga od niej tej apolityczności, ale pamiętajmy, że w bardzo łatwy sposób no, przekroczyć tę linię, która stanowi jakąś granicę tej apolityczności. Stąd myślę, że to jest jakiś klucz do jej fenomenu. No, pomijając oczywiście chyba oczywiste sprawy, jak to, że była i jest monarchinią paru dziesięciu, no teraz już parunastu państw na świecie, współuczestniczyła w przeobrażaniu się tych państw, nie stawała im na drodze, to znaczy jej byli poddani, można było tak powiedzieć, no nie mogą tutaj mieć jakichś zastrzeżeń do niej personalnie, tak? Bo nie mówię o samej monarchii, ale do niej personalnie co do tego, w jaki sposób ich państwa się przekształcały, tutaj monarcha nie stawał na drodze do ich szczęścia, do stawania się niepodległymi państwami. Stąd ten wizerunek monarchii w tych państwach no też jest raczej pozytywny. Tak, to myślę, że te dwie kwestie są tutaj najważniejsze. No oczywiście pewna doza humoru, która cechuje królową, żeby wspomnieć, nie wiem, chociaż udział jej w klipie promującym inaugurację Igrzysk Olimpijskich w Londynie, tak, gdzie się pojawiła i były niedowierzania, czy to rzeczywiście królowa się pojawiła w tym klipie wraz z aktorem grającym Jamesa Bonda. Czy różne elementy, które mogą Państwo zobaczyć w internecie, kiedy to no, ma opowiadać jakieś takie, bym powiedział, bardzo, bardzo wyważone żarty, które no właśnie zdejmują z niej ten wizerunek chłodnej monarchini, to bez wątpienia no, też zalicza się na do tego grona tych cech wpływających na pozytywny odbiór na zewnątrz. Chociaż wywiad z Meghan i Harrym w pewnym stopniu odbył się na rodzinie królewskiej, to nie zapowiada się, aby efekt ten utrzymał się długo. Czy w ogóle jest coś, co mógłby zniszczyć lub podważyć jej wizerunek? Myślę, że ten wywiad mógłby odbić negatywne piętno na wizerunku monarchii, gdyby wątek, który pojawił się w tym wywiadzie, czyli wątek rasizmu,
został rozpostarty na samą monarchię. Tak? Wiemy już, że sam książę Harry wyraźnie zaznaczył, że to nie chodziło o to, że tego aktu rasizmu miała dopuścić się jego babcia. I podejrzewam, że gdyby sam Harry powiedział, że to ona miała powiedzieć coś na temat wyglądu swojego prawnuka właśnie w tym negatywnym aspekcie, no to myślę, że to odbiłoby się negatywnie na jej wizerunku, pomimo całej sympatii, jaką póki co większość Brytyjczyków do niej żyje. Czy byłaby taka rzecz, która mogłaby jakoś w sposób taki fundamentalny przekreślić, no trudno jest mi sobie wyobrazić taką sytuację. No, są oczywiście takie, byśmy powiedzieli, błędy wizerunkowe, które myślę, że są mimo wszystko nieliczne w jej biografii, jak myślę, że znana Państwu postawa królowej po śmierci księżnej Diany, kiedy to ona, no dość chłodnie, żeby ująć to bardzo delikatnie, odniosła się do tej, do tego żalu i smutku, z jakim Brytyjczycy przyszli pod mury pałacu Buckingham, kiedy to królowa, no jak już wiemy, miała odmawiać takiego wyraźnego wsparcia Brytyjczyków w tym żalu. Tak? Dopiero pod wpływem namów ówczesnego premiera miała wyjść z tego pałacu i jakoś dołączyć do tych żałobników. Tak? Także to takie rzeczy się zdarzają, ale no rzeczywiście trudno sobie wyobrazić taką jedną rzecz, która mogłaby przekreślić całe te parę dziesiąt lat jej panowania. Naszym gościem był dr Marcin Łukaszewski, adiunkt na Wydziale Nauk i Dziennikarstwa UWM w Poznaniu. Dziękujemy za rozmowę, a Was zapraszamy do lektury kwietniowego numeru Fenestry.